Cześć, z tej strony Hubert. W tym odcinku podcastu powiem Ci, co sprzedawać w dropshippingu w roku 2023. Powiem Ci takie dokładne produkty, które pozwolą Ci osiągnąć w tym roku najlepsze wyniki. Podejrzewam, że ten odcinek podcastu będzie krótki, ale konkretny jak każdy. Jeżeli trafiłeś lub trafiłaś na mnie po raz pierwszy, to od 5 lat prowadzę sklepy internetowe i codziennie dzielę się darmową wiedzą na Instagramie sposoby milionera. Nie przedłużając, przechodzimy do konkretów. Więc co najlepiej sprzedawać w tym roku w modelu dropshipping? To może być naprawdę bardzo ważna kwestia dla każdego, kto sprzedaje w dropie, no bo trendy zmieniają się z dnia na dzień, no i trzeba się dostosować do tego trendu, który może dać nam najwyższe zyski. Produkt, który sprzedaje się najlepiej, przypominając, składa się z trzech elementów, czyli rozwiązuje kogoś problem, wzbudza efekt wow lub jest skierowany do określonej niszy. Już było o tym mowa w jednym z moich odcinków podcastu, ale warto to przypomnieć. Najlepiej dodatkowo, jak taki produkt rzadko się zwraca. No bo nie musimy się starać wtedy o to, aby hurtownia przyjmowała zwroty. Po prostu nie bawimy się w rozwiązywanie takich formalności. I właśnie dlatego połączyłem te wszystkie kropki i zdradzę Tobie dokładne typy produktów, które spełniają wszystkie powiedziane wcześniej założenia. Zdradzę Tobie, jaki to jest dokładnie produkt. I jest to produkt personalizowany. Czym jest taki produkt? To są takie produkty, które są dostosowane do niestandardowych zapotrzebowań klienta czyli w skrócie, może tak bardziej zrozumiale. Są to takie koszulki z nadrukiem, czy poduszki, kubki, zestawy prezentowe itd., itd. Po prostu wszystko, co klient może spersonalizować pod swoje potrzeby. Dlaczego akurat w tym roku warto sprzedawać te produkty? Po pierwsze, klient nie może zwrócić produktu, który już został dopasowany do jego potrzeb. To jest jedna z największych zalet, aby sprzedawać właśnie takie produkty w dropie. Po drugie, jeśli mają to być zestawy prezentowe, Ludzie mają urodziny przez cały rok. Tak samo okazje typu Dzień Babci, Dzień Dziadka czy Dzień Matki itd. Po prostu zapotrzebowanie na te produkty będzie i jest zawsze. Nie jest to uzależnione od danego okresu czasu, więc ta stabilność finansowa sprzedając te produkty będzie zawsze bardzo dobra. Po trzecie, jeżeli znajdziesz ciekawy produkt do personalizacji, spełnia zasadę wzbudzania efektu wow, to taki produkt będzie idealny do promocji na TikToku. A jeżeli już trochę się zagłębiłeś, czy zagłębiłaś w temat promocji na TikToku, to wiesz, że w całkowicie darmowy sposób możesz dotrzeć do ogromnej ilości potencjalnych klientów, wrzucając po prostu codziennie filmiki na tej aplikacji. I już po czwarte. To takim ważnym aspektem jest to, że te produkty są bardzo osobiste i emocjonalne. Czyli klient zapamięta je na bardzo długi czas, będzie mieć w związku właśnie z tym produktem wyjątkowe wspomnienia. A to zwiększy szanse na to, że ta osoba może polecić Twoją ofertę innym osobom i zbudować jednak tą większą bazę lojalności klientów. Podpowiem Ci jeszcze taki. Ostatni typ produktu, na którym warto było się skupić w tym roku, a nawiązując również do tego produktu personalizowanego, można to połączyć z produktami sezonowymi, czyli jeżeli zbliżają się walentynki, no to możesz sprzedawać właśnie takie produkty personalizowane. Takie mogą być to zestawy prezentowe. Y w przypadku następującego po walentynkach, na przykład Dniu Kobiet, również można się na tym skupić, no bo zbliżają się teraz walentynki, więc to będzie trend po trendzie i możesz to dopasować do swoich produktów. Pamiętaj, że warto korzystać z darmowego narzędzia o nazwie Google Trends, jeżeli nie wiesz, no to wpisuje się tam nazwę danego produktu, wyskakuje Ci wykres, który wskazuje co do dnia, kiedy ten właśnie produkt sprzedaje się najlepiej, przez okres na przykład całego roku. Naprawdę świetne narzędzie. Jest ono moim zdaniem obowiązkowe dla każdego, kto sprzedaje w branży e-commerce. Dokładny poradnik na temat tego narzędzia możesz znaleźć na moim kanale YouTube Sposoby Milionera. Tak jak wspominałem, będzie to krótki i konkretny odcinek. Skup się właśnie na sprzedaży produktów personalizowanych, a na pewno wyjdzie Ci to na dobre. Dziękuję Tobie za uwagę i życzę samych dobrych wyników. Cześć!